Dzień dobry kochani, witam was w następnym vlogu. Zaczynam się zbierać, ponieważ jedziemy dzisiaj do Wrocławia spotkać się ze znajomą i chcę sobie zrobić taki, wiecie, lekki make-up na wyjazd, na spotkanie. I poranną pielęgnację mam już w sumie w pełni za sobą. Teraz tylko nakładam sobie jeszcze krem pod oczy. Używam sobie obecnie tego kremu od Bobbi Brown, jest on dostępny w perfumeriach Douglas i właśnie marka Douglas jest sponsorem dzisiejszego odcinka. Zaczęłam sobie od podkładu, jak widzicie jest to taki podkład, który daje naturalne, świetliste wykończenie. Jest to Clinique Even Better, bardzo go lubię właśnie na co dzień. W Douglasie jest w super cenie i jak przy super cenach jesteśmy, to właśnie w Douglasie. Co miesiąc pojawia się taka akcja promocyjna, gdzie tysiące produktów jest w super cenach, także warto tam zaglądać właśnie, żeby złowić sobie produkty w bardzo przystępnych, okazyjnych cenach. Tak prezentuje się nałożony już na skórę. Pewnie będziecie ciekawe, ja używam kolorku CN28. Dobra, dokończyłam sobie ten mój makijaż w przyspieszonym tempie, bo czas powoli zaczyna mnie gonić, także ubieram się. Jest w sumie dość ciepło, także nie wiem, czy ta kurtka jest potrzebna, ale najwyżej ściągnę. Biała torebka do tego, no i oczywiście jeszcze perfumy. Ostatnio namiętnie używam sobie tych Mugler Alien Goddess. Są przepiękne i nawet właśnie na ich przykładzie możecie zobaczyć sobie na konkurencyjność cen w Douglasie. Są u nich bardzo przystępne cenowo, no i oczywiście są oryginalne, bo często jak gdzieś jest niższa cena, to ludzie obawiają się, czy są oryginalne. Oczywiście w Douglasie perfumy, jak i inne produkty są w pełni oryginalne. Lecę teraz jeszcze przed wyjazdem szybko po perfumy dla Kacpra, bo już ostatnio prosił mnie, żebym kupiła mu jakiś nowy zapaszek. Mamy akurat w tej kwestii dość podobny gust, więc wybieram mu zapach, który mi się podoba jako jego kobiecie, no a zwykle jemu też się podoba, więc jest ok. Także jedziemy jeszcze teraz szybko do Douglasa i może coś fajnego dla niego wpadnie mi w oko. Ja mam szczęście, ponieważ tą perfumerię mam w swoim mieście w galerii, także wpadłam i od razu przywitał mnie stand z super cenami. Między innymi znalazłam moje perfumy, których obecnie używam w świetnej cenie. No i zaczęłam wąchać sobie zapachy męskie z tego standu. Powąchałam na start zapach Bossa, następnie zapach Ralpha, ale jednak zapach Bossa bardziej wpadł mi do gustu i stwierdziłam, że właśnie te perfumy wezmę dla Kacpra. Cena również bardzo przystępna, więc zdecydowałam się, pobiegłam do kasy. No i mam nadzieję, że Kacper będzie zadowolony, zobaczymy, zaraz mu wręczę. Proszę bardzo, kupiłam ci jednak inne niż miałeś. Zobaczmy. Okej, okay. Ale chyba miałem podobne. Miałeś całe czarne, taką czarną wersję i Bossa. Były bardzo zobacz fajne. Sobie, czy ci pasują, bo ja je wąchałam w perfumerii i były git. Mi się podobały. Chyba najważniejsze, że się mi podobają. Gdzie tu? Nie, no nadgarstek najlepiej, trochę. No. Będziesz miał fajnej na siłowni czy tam na basen, nie? Bo taka mała pojemność. No. Ładne. Ładne, nie? No. Mi się też bardzo spodobały. No, świeże. Fajne. Fajne. A tamte chyba nie były takie. Mhm, to bo tamte czarne miały jakąś taką super nową wersję. I była super. Też naprawdę, była super, no. Była super. Ale te zupełnie inne i też fajne, też mi się podobały. Szukaliśmy nawet tamtych czarnych, ale ja szukałem, bo kiedyś byłem... Są też w Douglasie. Tak? No. Okej. Okay. Mogłeś mówić, że je chcesz. Dobra, to możesz mi drugie kupić. Dobrze, to na jakąś okazję. Okej, okay. Dobra, ale fajne, ekstra. Dobra, lecimy w prawdę, bo nam się trochę proszę. Dokładnie. Przebrałam w dresiwo, zmyłam make-up i planuję zrobić małe clean with me, bo mamy w mieszkaniu, no, trzeba to po prostu ogarnąć, porobić pranie, poskładać pranie i tak dalej, ale tak mnie zaczyna denerwować to, że tak szybko robi się teraz ciemno. Nie ma jeszcze nocy, w mieszkaniu jest całkiem ciemno, musiałam poświecić światła. Kacper dzisiaj leci na wieczór z kumplami, więc mam dzisiaj taki wieczór, że tak powiem, dla siebie właśnie na ogarnięcie chaty, można jakieś małe wieczorne spa, także no biorę się do roboty, no bo serio, no jest co robić.
Ja w ogóle początkowo miałam taki plan, że przebiorę się w dresik, właśnie zmyję make-up i wyskoczę do rodziców po Barego, po mojego pieska, który mieszkał u rodziców, i że pojadę z nim do lasu trochę pochodzić, przespacerować się, właśnie miałam ochotę wyjść, tak wiecie, z psem, pomyśleć sobie, wyciszyć się na słuchawkach, no ale właśnie nie przemyślałam tego, że o godzinie 17 czy 18 to będzie już ciemno i trochę strach iść z psem, a uświadomiłam sobie teraz jeszcze, że jest zmiana czasu za chwilę. I za chwilę będzie o tej porze jeszcze ciemniej, bo będzie jedna godzina do przodu, jak się nie mylę, czyli po prostu rano będziemy mieć trochę jaśniej, jak będziemy wstawać, ale no szybciej będzie robiło się ciemno, także ta jesień jest taka trochę depresyjna. Zgadzacie się? Zacznę sobie od takiego cotygodniowego, standardowego ogarnięcia łazienki. Zaczynam od stawienia ręczników. Piorę wszystkie ręczniki do ciała, do rąk, wszystkie po prostu ręczniki, które mamy w łazience. A oprócz tego wrzucam też co tydzień turban. Ja mam dwa turbany swoje, więc wrzucam je oba do prania. No i oczywiście wszystkie higieniczne ręczniczki, delikatne make-i i tak dalej. To wszystko idzie po prostu w jednym praniu do pralki. Powiem Wam, że ten środek do mycia łazienek i do tego Scrub Mommy albo Scrub Daddy to jest najlepszy zestaw. To rewelacyjnie domywa wszelki kamień i tak dalej, więc mogę Wam to polecić śmiało. Poodkurzałam, mieliśmy w mieszkaniu taki brzydki już dywanik szary, więc on idzie w kosz. I ostatnio w Pepco kupiłam nowy, to jest akurat kurtyna taka, wiecie, pod prysznic, nowa, więc też zaraz ją wymienię, ale dywanik kupiłam taki z napisem Bev, od dołu jest podklejony takim, wiecie, taką gumą, żeby się nie ślizgał. Kosztował 40 zł, uważam, że jest bardzo ładny i będzie nam pasował. Mamy taką szaro-białą łazienkę z elementami drewna, więc myślę, że będzie taki przytulny, akurat fajny na jesień i zimę. No, a kurtyna klasyczna 180 na 200 kosztowała 25 zł, więc też dobra cena, podobnie jak w Ikei jakiejś i tego typu sklepach. Wróciłam z Lidlka i pokażę Wam, co kupiłam i co w sumie mega często z Katrzem kupujemy właśnie w Lidlu. Lubimy mieć w lodówce te kaszki manne, ja najbardziej lubię te mleczne, a z tego co pamiętam, to Katrzer lubi też te z cynamonem. Dla mnie mają taki, no, polec po prostu te mleczne. Masło, te dwa bieluchy, to jest nasze ostatnie odkrycie. Lubię ogólnie naturalnego bielucha i Katrzer ostatnio kupił jakoś przypadkowo chyba te o smaku waniliowym i są mega dobre. Bardzo dobre i z tego co sprawdzaliśmy, mają też spoko składy. Oprócz tego jeszcze te napoje mleczne z większą zawartością białka, czekoladowy, waniliowy. No i Kacper dojada sobie często w ciągu dnia białeczko w postaci twarogu naturalnego, chudego, więc też mamy zapas. Dzień dobry, dzień dobry. Niedziela. Właśnie zmierzamy na śniadanie z Pauliną i Dominikiem do miejsca, gdzie są przepyszne wypieki. Myślę, że po śniadaniu zjemy sobie coś do kawki dobrego. Tak? No, zazwyczaj jak tam dojeżdżamy, to dojeżdżamy w okolicach południa i nie ma już dnia, albo po południu, tak. I nie ma już tych wypieków. Ja byłam ostatnio tam z samego rana, jak Kacel tutaj biegł maraton, to właśnie łapałam się z nim na Nikiszowce, żeby podać mu wodę. Byłam z moją siostrą, z Wiką, i właśnie byłyśmy tam na pysznych wypiekach. Była mega dobra drożdżówka taka z malinami, z kruszonką, no rewelacyjna, więc myślę, że jak dzisiaj jesteśmy tam z samego rana w niedzielę, pewnie niedawno się otworzyli, to będzie coś dobrego jeszcze. Wczoraj jak wyjeżdżaliśmy od nas do Wrocławia, to u nas było brzydko, pochmurnie, padało. Wjechaliśmy dosłownie w okolice Wrocławia, jakieś 50 km przed Wrocławiem, słońce. We Wrocławiu super ładnie,
wróciliśmy do Dąbrowy, było już tutaj u nas tak średnio, no i dzisiaj niedziela i pada, jest też chłodno, brzydko. Niestety, nie mamy takiej pogody jak we Wrocławiu, także zazdro dla wszystkich, którzy mieszkają w tamtych okolicach. No dzień dobry, mamy poniedziałek, ja witam się z Wami dzisiaj już ze studia, z pracy, działam właśnie przy komputerze, odpisuję na maile, przy okazji już zaczynam sobie wstępnie montować materiał, który teraz oglądacie, także tak właśnie wygląda u mnie poniedziałek. Już można powiedzieć, że cały praktycznie dzień zleciał, nawet nie wiem kiedy, jest teraz godzina 17 i ja za moment kończę pracę, szybko zjem sobie catering i pędzę na terapię. Mam dzisiaj następne spotkanie na terapię, tą kolejną jakby po przerwie 3 czy 4 letniej zaczęłam chodzić z początkiem sierpnia. Więcej na ten temat piszę na Insta, na kanale nadawczym, także jak ktoś jest zainteresowany dlaczego, co, po co, to właśnie opisałam wszystko tam. No i w sumie jesteśmy teraz na takim etapie terapii, że będę miała dzisiaj spotkanie i następne bodajże dopiero za 3 tygodnie, bo akurat tak się złoży, że tutaj mam jakiś wyjazd przy okazji Wszystkich Świętych, później znowu nas nie ma, no i dopiero za 3 tygodnie będę. Na samym początku, jak zaczynałam teraz tą kolejną terapię i miałam problem z atakami paniki, ze stanami lękowymi, to stresowało mnie to, że muszę odwołać jakąś terapię albo że w danym tygodniu nie będę miała spotkania. Czułam wtedy jakieś takie zaburzone poczucie bezpieczeństwa, że nie mam tego spotkania. No a teraz na luzie. Teraz na luzie już wszystko się naprawdę układa i myślę, że jesteśmy przy końcówce tej terapii, także super. Także realizuję mój plan i jadę. Udało mi się dojechać 10 minut wcześniej, także przygotowuję się do sesji, a z Wami się żegnam. Bardzo dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku. Buziak, pa pa!